Hej, dziś zagramy sobie w demo gry Luna the Shadow Dust. Jest to przygodówka świetnie się zapowiadająca, w której historia jest opowiadana bez użycia słów, za to za pomocą obrazów i animacji. Odpowiada za nie czteroosobowe Lantern Studio Team, także bardzo mały zespół. Gra będzie miała premierę 13 lutego, więc mniej więcej za miesiąc, ale już teraz można ją znaleźć na Steamie i dodać do listy życzeń, jeśli rzecz jasna Was zainteresuje. Ja już dziś dostałem od autorów klucz, więc w momencie, kiedy będzie premiera, mam nadzieję, że będę mógł nagrać dla Was recenzję. Zacznijmy rozgrywkę, gra naprawdę świetnie, obłędnie wręcz wygląda i dobrze się zapowiada. Kierujemy chłopcem w takiej czapce z uszami, nie wiem, królika, zająca. I ta historia jest z pogranicza snu i jawy. Widzieliśmy, że nasz bohater spadał w otchłań i został uchwycony przez ten płomień, cokolwiek to jest. Ale ten płomień widać nie może przejść dalej, bo tutaj złowrogi kruk blokuje mu drogę. Chłopiec za to jest z innego świata, więc może przejść dalej. Widzimy, co zrobić, żeby kruk odleciał. Tutaj zagadki są takie nietrudne, przynajmniej w demie, ale nieoczywiste. Mocno abstrakcyjny jest ten świat, właśnie taki z pogranicza snu i jawy. Płomień, który najpierw nas uratował, teraz zapewnił nam światło. Oświetlił nam drogę i dzięki temu możemy rozpocząć dalszą wędrówkę. Wędrówkę w górę wieży, którą zobaczyliśmy. Która teraz nabiera nie tylko światła, ale i kolorów. I tutaj w zasadzie pierwsza taka zagadka nieoczywista, aczkolwiek no bardzo łatwa, można ją przypadkowo rozwiązać. Nie ma tutaj kłódki. Co możemy zrobić? Znaczy nie ma kłódki, nie ma klucza. Co możemy zrobić, żeby dostać się dalej, żeby drzwi się otworzyły? Zaczekać chwilę pod jednym z tych obrazów. I widzimy, że nabiera on barw. Obrazy są bardzo ładne. Widać, że grafika, jak na dzieło, chyba stworzone przez jedną osobę. Jedna osoba odpowiadała za grafikę, jedna za muzykę, z tego co pamiętam. Generalnie studio jest bardzo małe, składa się z zaledwie 4 osób. No i jak na tak nieliczną ekipę, jak tak wąski skład, no to wygląda gra świetnie. I również muzyka jest nastrojowa, współtworzy atmosferę wyjątkową. Oj, musimy zaczekać, aż obraz będzie wypełniony w 100% kolorami. Barw nabrały wszystkie 4 obrazy. I teraz mamy już całość. Piękną, naprawdę świetnie zaprojektowaną. Można ją odczytywać jako historię, taką
historię w grze, historię opowiadaną bez użycia słów. Nie wiem, czy te szlaczki na dole to, powiedzmy, osoby znające język chiński, czy jakikolwiek byłyby w stanie odczytać. Ja niestety nie potrafię. Ale naprawdę fantastyczna historia. Tutaj jakiś morski potwór, tutaj jakieś drzewa. Jakby to napisał Lovecraft o bluźnierczych kształtach, o bluźnierczej geometrii. Nie no, oczywiście żartuję. Tutaj jakieś tajemnicze miejsce. To ta wieża może, po której się wspinamy. A tutaj też przyroda. Zwierzęta, ludzie. Jakieś domki Indian. Ciekawe, czy ta historia ma jakieś głębsze znaczenie. Czy po prostu jest ładną historyjką, ale nieznaczącą nic w kontekście całej naszej historii w grze. Pierwszą salę mamy za sobą i możemy ruszać wyżej. Wiadomo, demo to wycinek całości. Zawsze. No chyba, że jest demo ograniczone czasowo, które przedstawia całą grę, ale można grać tylko, dajmy na to, przez pół godziny czy przez godzinę. Tak też się zdarzało. Obecnie demo coraz rzadziej są produkowane przez autorów. Zwróćmy uwagę, możemy zmieniać światełka tutaj, u królika i tutaj u kota. Ale jakie powinny być te światła? Trudno na razie orzec. Drzwi zapewne zamknięte, ale jest dźwignia. Zgaśmy może świece. I widzimy w środku pomarańczowy, no to mamy płomień świecy. Po lewej barwa czerwona, po prawej niebieska. Czerwoną już mamy na swoim miejscu, jeszcze tylko niebieska. Zagadki jak dotąd banalne, ale sympatyczne. Trudno też powiedzieć, czy będą one reprezentowały poziom trudności później obecny przez całą rozgrywkę. Tak czy inaczej, jako taki trochę poza zmysłowy świat, jako świat bardziej wyobraźni, jako świat bardziej snów, wygląda imponująco. I ma naprawdę fajną atmosferę. Cóż to za zwierzątko? Trzeba mu pomóc. Słodziak. Znaleźliśmy kotopodobne stworzenie, pogłaskaliśmy, napoiliśmy i od tej chwili możemy kierować zarówno naszym bohaterem, jak i jego towarzyszem. Trochę wolno się porusza, ale to nie przeszkadza. Idziemy dalej. Ach, jakiś mechanizm. Drzwi zapewne zamknięte, jak zawsze. A tu jest jakieś okno, może dałoby się tutaj dostać. Mamy drabinę. I mamy kosz z jabłkami, który możemy przesuwać. Przesuńmy zatem, dajmy na to tu, no, albo tutaj. Kosz. I nasz kotek niech sobie wskoczy. Na kosz. Najpierw musi podskoczyć trochę wyżej, a teraz już jest na odpowiedniej wysokości. Teraz pchniemy sobie kosz tu i poeksperymentujemy z mechanizmem.
Coś się napełniło. Nie uzyskaliśmy efektu, który chcieliśmy, czyli chcieliśmy, żeby kotek dostał się tam, ponieważ to jest drugie wyjście. Pierwszym są drzwi zamknięte, więc interesuje nas drugie wyjście i tutaj już trzeba trochę bardziej pokombinować. Gra, jeśli chodzi o samą mechanikę, nie o klimat, może być nieco zbliżona do gier Amanita Design, na przykład do Machinarium. Też salę z takimi mechanizmami kojarzę. I teraz kotek sobie wejdzie tutaj. A my zrobimy to, co poprzednio. Podstawimy tu tym razem jabłka, już bez kota. I eksperymentujmy teraz z mechanizmem. Ach, nic się nie dzieje, więc musimy zmienić ustawienie tych rur. Wciągnęły trochę jabłek. I kot może tutaj teraz wleźć. Widzimy, to podchodzi już do góry. A tutaj jakiś inny kotek się znajduje. No dobrze. Nasz pupil. Czy może przeskoczyć w to miejsce? Chyba nie. A kiedy zmienimy rury? Teraz już tak. Ma przedstawiciela swojego gatunku. Ojej. Spadał, ale nic mu się nie stało. Jak to się mówi, koty zawsze spadają na cztery łapy. Także spokojnie, nic mu nie jest. Natomiast otworzył nam przejście. Gra ma taką atmosferę, że po prostu z przyjemnością się w nią gra, przynajmniej w demo. Taka dla zabicia czasu, dla rozluźnienia, nie wymagająca ani intelektualnie, ani emocjonalnie, natomiast po prostu w tego typu tytuły, jak gry Amanita Design również. Po prostu fajnie spędza się przy nich czas. Jest w nich coś urzekającego, jest w nich coś wyjątkowego. Kolejne piętro. Ach, i tym razem coś jeszcze innego. Spróbujmy wzorem jednej z poprzednich sal sobie stanąć i zaczekać, ale tym razem nic się nie dzieje, drzwi są zamknięte. Tutaj możemy coś ustawiać. Choć jak widać jeszcze nie teraz. Nasz kotek przyjdzie nam na ratunek. Gdybyśmy go nie znaleźli i mu nie pomogli, marne byłyby nasze szanse w przejściu do kolejnych sal. Muzyka taka też z pogranicza snu i jawy, można powiedzieć. Mamy dłoń, możemy na nią wleźć? I proszę. Pojawiają nam się obok jakieś pergaminy, a tutaj taki znaczek z kolcami w górę i w dół. A tu mamy witraże. Graliśmy na kanale w Message Quest. Również streamowałem tę grę. Piękną witrażową przygodówkę. I tutaj też witraże są naprawdę na wysokim poziomie. Przypominam, tam były kolce w górę i w dół skierowane. Tutaj są skierowane w dół, trzy kolce. Mieliśmy jeden kolec w górę, jeden w dół, natomiast tutaj widzimy, to się nam zmienia, otoczenie. Mamy znów jakieś historie opowiedziane przy pomocy obrazów. Mieliśmy pergaminy, więc ustawmy. Są pergaminy i kolce w górę i w dół. Jest dobrze, bo pojawił nam się kolejny witrażowy
obraz. Ale to nie wszystko, bo i dłoni jest, jak widać, więcej, więc pewnie więcej będziemy mieć obrazów, historii do ułożenia. Co mamy tym razem? Jakieś pnącza, a tutaj w prawo i w lewo trochę po skosie te kolce odchodzą. Znów historia, którą możemy sobie dowolnie układać. No, oczywiście zgodnie z wytycznymi. Najpierw to ułożę. Tym razem miały być pnącza. To są pnącza, ale nie wiem, czy to te. Chyba nie te, ale może to będą te. Nie, zobaczymy. Najpierw ułóżmy w prawo i w lewo. To są te pnącza. Dobrze. Mamy drugi. Ale jeszcze widać, tutaj jest jeden i tutaj jest jeden. Więc jeszcze dwa razy podobną historię będziemy musieli ułożyć. Tym razem polecimy trochę w lewo. Jest kolejna dłoń. Różne człowiek ma sny, ale takie sny wyglądają naprawdę zachęcająco. Tutaj mamy jakieś rośliny wyrastające. Mamy też wszystkie cztery strony z kolcami, ale te kolce na lewo są najdłuższe. Mamy jakiegoś, nie wiem, pasterza tutaj na środku. Są te rośliny i są kolce, więc jest w porządku. I jeszcze raz, jeszcze jedna historia do ułożenia. Mamy czwartą dłoń. Tym razem jakiś dziwny znaczek z kolcami skierowanymi w dół i miecze. Widać jakąś postać, wygląda na Anubisa chyba, który klęczy z mieczem przed sobą. I tu są miecze dookoła, czyli dobrze. To jest to. Kolce w dół. Mamy komplet. I taka muzyka pasująca trochę, taka kościelna, bardzo tajemnicza, pasująca do tego, co widzimy. Tutaj to jest fajne i to, myślę, jest obiecujące, że mamy do czynienia z taką spójną historią, bo muzyka, grafika, klimat cały jest spójny. Trudno tutaj liczyć na historię, która by może nie tyle chwytała za serce, bo to może w pewien sposób zadziałać na człowieka emocje, ale która by jakoś emocjonalnie człowieka bardzo, bardzo poruszyła. Bo tu mamy po prostu historię uroczą, historię, która może mówić o przyjaźni, która może mówić o determinacji. Ta historia też, jeśli będzie umiejętnie poprowadzona, to mimo swojej wielkiej prostoty, może człowieka w pewien sposób zainteresować. Natomiast chodzi o sam klimat. To już koniec dema. No i naprawdę po tym, co zobaczyłem, co usłyszałem, po prostu chcę zagrać w pełną wersję Luna The Shadow Dust, bo jest to gra z wyjątkową atmosferą. Bo jest to gra, w którą się po prostu będzie chciało grać. Nie sądzę, by potrwała długo, pewnie szybko rozgrywka się zakończy po paru godzinach. Trudno powiedzieć, no w tej chwili ja tutaj tylko spekuluję, natomiast wiem, że nie będą to godziny stracone. Jeśli jesteście zainteresowani, no to tutaj widać wishlist on Steam. Można to zrobić, można później grę kupić, jeśli będziecie chcieli samodzielnie wtopić się w tę atmosferę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!